Serdeczny druhu przybywaj, wesela z nami zażywaj. Skończymy o pianiu kura, później już tylko matura. Dobry wieczór. Witamy Państwa słowami Jana Kochanowskiego. Z ogromną satysfakcją i wzruszeniem otwieramy tegoroczny bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Witamy naszych gości. Panią starostę Ewę Besztak. I przewodniczącego Rady Powiatu Węgrowskiego, pana Leszka Radosza. Pragniemy również gorąco przywitać dyrekcję naszej szkoły, panią dyrektor Joannę Gołębiewską-Kokoszkę, panią dyrektor Agnieszkę Czbik, wychowawców klas maturalnych, panią Lidię Góral, panią Joannę Całą, panią Emilię Marchelę, panią Katarzynę Skolimowską-Michalak, panią Iwonę Gołębiewską, pana Huberta Rybaka, pana Konrada Kasperowicza i pana Eugeniusza Kudelskiego. Na ten wieczór czekaliśmy już wiele lat. Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych. Matura tuż, tuż. Czujecie ten dreszcz emocji? Tę obawę? Rozdrażnienie? A może satysfakcję? Nie martwmy się. Odwaga nie polega na odczuwaniu strachu, lecz na umiejętności działania. A my tę umiejętność mamy. Dowodem tego jest dzisiejszy wieczór. To dobry początek przedmaturalnej wędrówki. Dobry początek, by powspominać najweselsze i najtrudniejsze momenty w szkole. Czasami puste głowy. Hałaśliwą muzykę. I nie mniej hałaśliwe rozmowy. Które były, których czasem zabrakło. Bo nie było odważnych, by je wręczyć. Piątki, te zapracowane i te z przypadku. To dobrze. Bo wspomnienia to miła rzecz. Dziś odczuwamy wspaniałą atmosferę studniówkowego wieczoru. Jesteśmy my, nasi nauczyciele i wychowawcy, którzy przeszli z nami przez te wszystkie lata szkolnej wędrówki. A były to często trudne wyzwania. Dziś, w tym ważnym dla nas dniu, chcieliśmy wam podziękować symbolicznym bukietem kwiatów, który będzie przywoływał tylko te piękne i miłe wspomnienia. Arystoteles powiedział: najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku, jest wykształcenie. Dziękujemy pani staroście Ewie Besztak i przewodniczącemu Rady Powiatu Węgrowskiego, panu Leszkowi Radoszowi, za to, że zaszczycili nas swoją obecnością na naszym balu. Dziękujemy dyrekcji szkoły, pani Joannie Gołębiewskiej-Kokoszce i pani Agnieszce Czbik za życzliwość i wsparcie. Szczególne podziękowania należą się naszym wychowawcom, którzy opiekowali się nami przez wszystkie lata edukacji, pokazując właściwe drogi, otwierając umysły, przygotowując do dorosłości. Dziękujemy pani Lidii Góral, pani Joannie Całej, pani Emilii Marcheli, pani Katarzynie Skolimowskiej-Michalak, pani Iwonie Gołębiewskiej, panu Hubertowi Rybakowi, panu Konradowi Kasperowiczowi, panu Eugeniuszowi Kudelskiemu.
Jesteśmy wdzięczni także pani Małgorzacie Koziół za przygotowanie nas do poloneza, którego zaraz państwo zobaczycie. Za każdy trud, każdą godzinę i chwilę poświęconą, by ten uroczysty taniec wprowadził nas w tę cudowną atmosferę balu studniówkowego. Ten bal nie mógłby się odbyć w takiej oprawie jak ta, bez pomocy dyrekcji, wychowawców i naszych kochanych rodziców. Bardzo dziękujemy uczniom, którzy w sposób szczególny przyczynili się do organizacji naszego balu. Dziękujemy wam za waszą pomoc. Coś się kończy, coś zaczyna. Taka jest kolej rzeczy. Fragment naszej drogi życiowej, związany z tą szkołą, powoli, nieubłaganie dobiega końca. Chcemy, by były to miłe wspomnienia. Ten wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Dzisiaj zapomnimy wszyscy, że za 100 dni czeka nas trudna matura. To jeszcze przed nami, jednak już dziś zdajemy inny egzamin dojrzałości. Egzamin umiejętności zabawy w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze. Niech ta studniówka dostarczy nam wszystkim zgromadzonym wielu wspaniałych wrażeń. Życzymy miłej zabawy i prosimy o zabranie głosu panią starostę Ewę Besztak. Szanowni państwo, my może razem z panem przewodniczącym, żeby trochę skrócić, bo wiem, że zawsze jest oczekiwanie, żeby już rozpocząć tym pięknym, wspaniałym tańcem narodowym. Ale postaramy się to zrobić sprawnie, bo zależy nam na tym, żeby jednak przekazać pewne słowa, szczególnie do naszych bohaterów dzisiejszych, do maturzystów, do młodzieży, jeszcze do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imieniem Jana Kochanowskiego. A zatem, pani dyrektor, szanowne grono pedagogiczne, drodzy rodzice, całe rodziny widzę tutaj dzisiaj przybyłe, aby popatrzeć z wielką dumą i zachwytem na swoje dzieci. Dzisiejsi bohaterowie, uczniowie wraz z osobami towarzyszącymi. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że doprosiliście nas do swojego grona właśnie dziś, że możemy razem z wami uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Wydarzeniu, które życzymy wam, aby było wspaniałym wspomnieniem na całe wasze życie. Dziś to symboliczna granica, kiedy przekraczacie właśnie tę granicę, gdzie kończy się ta beztroska młodość, a zaczyna poważne, dorosłe życie. Życzę wam, aby wszystkie zamierzenia, cele, no i te najbliższe związane z egzaminem dojrzałości, żebyście te marzenia realizowali, żeby udało wam się spełnić. Wiem, że przed wami wielkie wyzwania, ale dziś przed wami wspaniała atmosfera balu, balu wyjątkowego. I kiedy patrzę na was, dziewczęta, dziś tak pięknie ubrane, umalowane we wspaniałych fryzurach, panowie, młodzi mężczyźni, eleganccy, sprawcie, żeby ten bal był do końca taki piękny i elegancki, bo jest wyjątkowy i on musi się różnić od codziennych dyskotek czy też potańcówek. Sprawdźcie, aby właśnie tak było. Bawcie się dzisiaj dobrze, bezpiecznie i tej bezpiecznej drogi życzę wam w powrocie właśnie do domu, bo dziś atmosferyczne warunki są trudne. Moi kochani, cieszę się, że dzisiaj właśnie będziecie na tym parkiecie do rana samego, tutaj piękny cytat z Jana Kochanowskiego rozpoczął dzisiejszą uroczystość. Dzisiaj o maturze nie myślimy, ale życzę wam wspaniałych wyników, dobrych punktów, które wam otworzą bramy uczelni najlepszych w Polsce. Wszystkiego dobrego. Szanowni państwo, a przede wszystkim wy, kochani młodzi przyjaciele. Pani starosta w większości do was skierowała te słowa, ale ja chciałbym na chwilę też te słowa z gratulacjami, podziękowaniami skierować do waszych rodziców i waszych wychowawców, nauczycieli i dyrekcji. Bo to też wielka ich zasługa, że dzisiaj jesteście tutaj w tym miejscu,
i wspólnie możemy w waszym wielkim wydarzeniu uczestniczyć. Gratulacje dla rodziców ze wspaniałych waszych potomstwa, synów czy córek i dla dyrekcji podziękowanie i dla nauczycieli wychowawców za trud wychowania młodego pokolenia. Wam z całego serca udanej dzisiaj zabawy i oczywiście powodzenia na maturze. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za ciepłe słowa. A teraz prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Jannę Gąbiewską-Kokoszkę i oficjalne rozpoczęcie balu. Dobry wieczór państwu. Panie starosto, panie przewodniczący, szanowni państwo, wychowawcy, nauczyciele, rodzice, goście, a przede wszystkim szanowni nasi uczniowie. Uczniowie, którzy za chwilę będziecie absolwentami naszej szkoły. Ja wiem, że ten czas, kiedy spędziliście go z nami w szkole, różnie się odbywało, różnie się działo. Dziś ja widzę, że młodzież jest już dorosła, pięknie ubrana, tak jak tutaj pani starosta i pan przewodniczący zaznaczali. To nie tylko wasza zasługa, ale również waszych rodziców. Ja też bardzo niski ukłon kieruję w stosunku do państwa, do rodziców. To dzięki wam młodzież może być tutaj w tym miejscu. Dziękujemy serdecznie za to, że zaufaliście państwo naszej szkole. Zaufaliście zespołowi szkół ponadpodstawowych imienia Jana Kochanowskiego i wasze dzieci spędziły w naszej szkole 4 lata, jeżeli są uczniami liceum i 5 rok uczniowie technikum. Serdeczne gratulacje. Kochani, dzisiejszy dzień, ja wiem, że stresujecie się strasznie tym tańcem. Dzisiejszy wieczór na pewno przyniesie wam wiele wspomnień. Chciałabym, żeby te wspomnienia były bardzo pozytywne. Żebyście mogli wspominać ten czas, kiedy byliście w otoczeniu koleżanek, kolegów, nas, nauczycieli. Żebyście mogli za kilka lat wrócić chociażby do zdjęć i powiedzieć, że wszystko udało się tak, jak sobie zaplanowaliście. Życzę wam, myślę, że całe grono, to ja będę wyrazicielem. Życzymy wam serdecznie, żeby te plany, które były podjęte na początku waszej nauki i te marzenia, które mają się spełniać, żeby się spełniły. Kochani, dzisiejszy wieczór to nie tylko, ja wiem, że do matury 100 dni, te przysłowiowe 100 dni, wtedy będziecie się zastanawiać. Dzisiaj bawcie się, tylko tak jak też pani starosta i pan przewodniczący powiedzieli, uważajcie na siebie. Dzisiaj te warunki atmosferyczne są bardzo trudne. Jest niesamowicie trudno w nocy wracać samochodem. Także ja wierzę w waszą dorosłość, wierzę w wasz rozsądek. Życzę wam bardzo, żebyście te wybory, które podejmowaliście, żebyście wytrwali w tych wszystkich wyborach i marzenia, które realizujecie, żeby wam się spełniły. Bardzo dziękuję państwu wychowawcom, nauczycielom za ten trud włożony. Wasze uczniowie, kochani, wychowanie, naukę, bo to 4 albo 5 lat mieliśmy z wami styczność. Też trzymamy za was kciuki. Bardzo też przeżywamy ten moment waszej matury. Na maturze przysłowiowego połamania pióra życzę, a dzisiaj sympatycznej, miłej i rozsądnej zabawy. I myślę, że na koniec pożyczę wszystkim nam spokojnej i uroczej zabawy. Natomiast już żeby się stała zadość, poloneza, czas zacząć.